Witam Państwa, polski kurs Blendera. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego, co można zrobić z obrazkami w Video Sequence Editorze. A więc jest to kontynuacja kursu, w którym skupiamy się nad edycją wideo i nad narzędziami Blendera, które do tego celu służą. A więc przechodzę do zakładki Video Editing i teraz, aby wyjaśnić, o co chodzi, dodam do mojego panelu z paskami pasek, który nazywa się Image. Image jest to po prostu nic innego jak tylko zwykły obrazek. Wczytam sobie może jakieś materiały, które wcześniej przygotowałem. Weźmy sobie na przykład te obrazki. Teraz, aby zaznaczyć serię obrazków, wystarczy tylko je kliknąć z Shiftem, wybierając odpowiednie elementy. Można również box z selectem zaznaczyć taki obszar, który nas interesuje. Zaznaczane są wtedy od do, a nie w prostokątnej, że tak powiem, orientacji. Ewentualnie można wcisnąć klawisz A i zaznaczyć wszystkie naraz. W tym momencie Blender będzie używał numeracji tych obrazków albo ich kolejności na dysku do zorganizowania ich w pasek. Obrazki po dodaniu w ten sposób ustawiane są automatycznie w postaci pojedynczego paska i każda klatka w tym pasku to jest po prostu jeden obrazek. A więc przesuwając się przez ten strip jakby mogę zobaczyć, co dzieje się na ekranie i jak wygląda podgląd tych obrazków. Gdybym dodał tylko jeden obrazek, to również mogę zrobić, ale wtedy sytuacja jest troszeczkę inna. Dodanie jednego obrazka powoduje, że ten obrazek rozciąga się do czasu trwania pojedynczej sekundy. W tym momencie taki obrazek jest pojedynczy, oczywiście obraz, który on samą reprezentuje, nie zmienia się w czasie. Gdybym wybrał dwa obrazki, w tym momencie one się już ustawią w sekwencję, a wtedy każdy z nich zajmie dokładnie jedną klatkę. Dostaję teraz taki wąziutki paseczek i to są dokładnie dwa obrazki. OK. Myślę, że to jest jasne. I teraz możemy przyjrzeć się, co dokładnie można zrobić z takimi obrazkami. Oczywiście wiemy już, że obrazki można ustawiać w postaci paska, przesuwać je, skalować i tak dalej. Możemy również je przycinać za pomocą miękkiego przycięcia, tak jak teraz, ewentualnie za pomocą twardego przycięcia, które uzyskuje się wciskając Shift-K. Jest to twardy cut. I w tym momencie odcięcie powoduje, że tutaj nie mam dalszej części sekwencji, nie mam takiego ogonka, który normalnie by powstawał. OK, to myślę, że jest znane i dotyczyło podstaw. Chcę jeszcze pokazać, co można zrobić, ponieważ same obrazki wstawiane jako sekwencja mają jeszcze jedną ciekawą cechę. Otóż po ich wstawieniu otrzymuję jeden monolityczny pasek. Jest to pasek, którego nie mogę teraz podzielić na poszczególne obrazki, no chyba, żebym wziął, powiększył sobie taki pasek i pojedyncze klatki z niego w tym miejscu wycinał. Można oczywiście tak zrobić. Jest to oczywiście głupiego robota, ponieważ jest na to prostszy sposób. Niemniej jednak takie pocięcie spowoduje, że każdy z moich wstawionych tutaj obrazków to będzie jeden z fragmentów. OK? Tak to może wyglądać. Teraz proszę zobaczyć, jak to można zrobić inaczej. Zaznaczam cały mój pasek, całą sekwencję i teraz tę sekwencję mogę pociąć automatycznie na odpowiadające jej poszczególne obrazki. W tym celu wystarczy, że wezmę sobie menu Strip i jest tutaj taka opcja jak Separate Images, robiona przez klawisz Y. Działa to podobnie jak w przypadku wierzchołków dla mesza, kiedy można te wierzchołki od mesza oderwać. Tak samo tutaj, że wybiorę taką opcję, w tym momencie cały mój pasek zamienia się błyskawicznie na poszczególne obrazki i to są obrazki odpowiadające kolejnym klatkom. W tym momencie słabo widać tą zmienność, ponieważ jesteśmy dosyć daleko. Gdybym tak chciał popatrzeć, co to będzie. No to trzeba by zobaczyć, czy to rzeczywiście daje dobry efekt, bo teraz z tego co widzę, moja sekwencja pozostała nieruchoma. No i spowodowane jest to tym, że każdy z tych obrazków to jest niestety, ale ten sam obrazek. Przyjrzyjmy się jeszcze temu, co mamy tutaj. Powinna tu być opcja zawierająca dane tego obrazka, dokładnie to, z jakiego pliku ten obrazek pochodzi. No i proszę zobaczyć. Wszędzie, w każdym miejscu widzę, że jest to obrazek pochodzący z pliku 003.png. Jest coś nie tak w takim razie, dlatego wezmę jeszcze raz tę sekwencję, wywalę, dodam ją od zera, nową i zobaczymy, czy teraz tego typu operacja znowuż da taki sam efekt. Wciskam Y, no i mam podział. Czy teraz się coś zmieniło? Zmieniło się. A więc teraz tak, to co mamy tutaj, to jest sekwencja obrazków podzielonych z pojedynczego paska. Każdy odcinek tutaj to jest pojedyncza klatka i każda taka klatka to jest inny obrazek. W podglądzie widzę, że są to kolejne pliki. Okay? Wcześniej tego nie było, dlatego że obciąłem początek mojej sekwencji. Blender w tym momencie się wydaje, trochę się pogubił. W związku z tym pociął mi ten obrazek na poszczególne klatki, ale każda klatka była identyczna.
tak jakby nie można było ustalić sekwencji obrazków. Warto być na to uczulonym, troszkę mnie to teraz zaskoczyło, ale już zdaje się, że sprawa jest całkowicie wyjaśniona. Oczywiście po takim pocięciu nie mamy możliwości powrotu do poprzedniej postaci paska, ponieważ on niestety jest zwyczajnie rozcięty i to są osobne obrazki wstawiane, tak jakby z wielu różnych pasków. Gdybym bardzo chciał połączyć je z powrotem w jedną całość, to pozostawałoby mi tylko zgrupować je, a grupowanie można zrobić w ten sposób, że zaznaczam pewną część tych pasków, a następnie wciskam klawisz Ctrl-G. Jest to opcja, czy też akcja odpowiedzialna za tak zwane tworzenie metapaska, metastrip. Jest coś takiego jak polecenie make metastrip, jest to metapasek. Jego działanie jest takie, że on grupuje różne paski umieszczone w oknie sequencera. A więc jeżeli wcisnę Ctrl-G, wybiorę opcję z menu Make Meta Strip, to w tym momencie cały ten pasek zamienia się w pojedynczą całość. I nie mogę go teraz już rozseparować. Oczywiście gdybym nacisnął Alt-G, to one by się rozdzieliły, te wszystkie fragmenty. Ale to jest mój meta pasek, który jest jedną całością teraz. Więc w taki sposób można próbować później łączyć te paski, które uzyskaliśmy, tworząc z nich jakieś tam agregaty, większe części i tak dalej. Oczywiście, jeżeli już mówię o tych metapaskach, o metastripach, to warto wiedzieć, że metapaski mogą być grupowane wielokrotnie. To znaczy, że jeżeli mam jakiś pasek, który chciałbym zgrupować razem z jakimś innym, no to wtedy nie ma problemu. Zróbmy sobie kilka takich grup i również te zgrupuję, które tutaj są, Ctrl-G. Mam teraz kilka takich pasków zgrupowanych, ok? I te paski, gdybym chciał, mogę teraz wszystkie razem zaznaczyć i jeszcze raz zgrupować do kolejnego metastripu. Ok? Tak to wygląda. Oczywiście, jeżeli je rozgrupuję, to otrzymam rozgrupowanie, które zachowuje mi tą poprzednią warstwę, ten poprzedni poziom grupowania, a więc jeszcze raz rozgrupować mogę je i otrzymuję wtedy poszczególne klatki. Oczywiście funkcji tego metastripu jest więcej, ale na razie omawiamy sobie tylko paski związane z image. A więc to jest w zasadzie wszystko, co można o nich powiedzieć. Jeżeli się jeszcze przyjrzymy króciutko na opcje, które taki image udostępnia, no to w tych panelach nie ma nic nadzwyczajnego, mamy tutaj dosłownie standard. Jedyna zmiana to jest strip input. I tutaj możemy sobie wybrać plik, który odpowiada za obrazek wstawiony w sequencerze. I to jest w zasadzie wszystko. Ok? Tak to wygląda. Myślę, że to powinno wyjaśniać mniej więcej, jak pracować z obrazkami. A obrazki, jako takie, są jedną z najbardziej zalecanych metod pracy z sequencerem. Oczywiście, jeżeli pracuję z filmami nagranymi za pomocą kamery, to nie ma sensu przerabiać tych filmów na obrazki. Ale jeżeli renderuję jakąś scenę 3D normalnie z Blendera albo mam obrazki pochodzące z jakiegoś innego renderingu, to w takim momencie te obrazki jest łatwiej wyprodukować najpierw jako obrazki, a dopiero później w sequencerze opracowywać sobie z nich gotowy film, tonąc, wybierając odpowiednie fragmenty, ewentualnie robiąc jakieś przejścia pomiędzy nimi. Myślę, że to jest wszystko na ten temat. No i dziękuję, do zobaczenia.